Cześć, z racji zbliżających się świąt wielkanocnych pokażę Wam bardzo prosty przepis na jajka z sosem tatarskim oraz polędwicą. Wszystko to będzie zawinięte i podane w galarecie na zimno. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania jajek w galarecie z szynką będziemy potrzebowali 4 jajka ugotowane na twardo, około 16 plastrów szynki, sos tatarski, ogórki korniszony, żelatynę na 1 litr płynu, 1 litr bulionu, w naszym przypadku jest to bulion drobiowy i do ozdobienia pietruszkę. Mamy przygotowany 1 litr bulionu i dodajemy żelatynę na 1 litr płynu. Wsypuję żelatynę i muszę teraz to wszystko dokładnie wymieszać. W momencie, kiedy skończę mieszać żelatynę, odstawiam nasz bulion z żelatyną do ostygnięcia i jak będzie tężał, wtedy wrócimy i będziemy robić nasze jajka w szynce. Nasz bulion tężeje w lodówce, a my w międzyczasie przygotujemy naszą szynkę z jajkiem. Biorę plaster szynki. Smaruję ją sosem tatarskim. Tutaj są różne alternatywy. Można posmarować majonezem, chrzanem. No akurat używamy sosu tatarskiego. Przekroję jajko. Kładę kawałek ogórka korniszona, nasze jajeczko i zawijam. Zawiniętą szynkę układam w naszym naczyniu. I tak z każdym kolejnym. Plaster. Smaruję. Ogórek. Jajko. I roluję. Ostatnią szynkę z jajkiem mamy gotową. Odłożę deskę. I teraz zalejemy to naszą galaretą. Galareta jest już stężała. Nasza szynka jest już zalana galaretą. Na górę posiekam pietruszkę. I posypię. Nasze danie jest już gotowe. Jedno posypałam pietruszką, drugie zostawiłam bez pietruszki. Odstawiamy to teraz na kilka godzin do lodówki. I później śmiało możemy stawiać na wielkanocny stół. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego!